Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla was, jak gramy z jednym zawodnikiem w grze cisco.com. Szachy, graj i ucz się. Czyli trzeba otworzyć tą grę, rozwijać umysł szachowego mistrza i zrobić wszystko, żeby rywal nie miał ze mną szansy. No dobra, to naciskam na zagraj. Tutaj są też inne moje rozgrywki, które a to wygrałem, a to przegrałem. No i gramy. Czekamy, aż kogoś mi wylosuje. Dostosuj swoją szachownicę, bierki oraz tło, wykorzystując motywy. Gramy. Ten przeciwnik chyba nie chce ze mną grać, ale poczekamy, aż wykona pierwszy ruch. Bo jak wiecie, pierwszy ruch wykonują białe. Bo białe zawsze miały pierwszeństwo. Ja taki ruch wykonam na samym początku, że chłop się zdziwi, jak on tylko ruszy. Nie widzę, żeby ruszał, to jeszcze trochę na niego poczekam. No dobra, to tutaj tą partię wygram, bo chłop ewidentnie nie chciał ze mną grać. Ale na następnego rywala, którego natrafię, to już będzie musiał ze mną zagrać. No to co, dajesz czy się poddajesz? A jednak, gramy. Tutaj koń ewidentnie ma bicie na tego, który się przeniósł. To znaczy, chciałem powiedzieć, tutaj koń ewidentnie ma bicie wieży. To dajemy tak. O, przesunął się skubany. Tutaj koni też ma bicie wieży. No to teraz trzeba zbić tą wieżę i będzie spokój. Kurde, ta wieża się nie poddaje. No dobra, teraz jaki on ruch wykona?
Ja na razie nie ruszam wieżą, żeby miał szansę, to ja mu nie ruszę tą wieżą, tylko niech one ruszy jakimś innym pionkiem. No i co, to już koniec, wygrałem. Coś na to wygląda, że gra zmierza ku końcowi. Czyli niedługo skończymy ten filmik, jak tylko wygram. Chłop ewidentnie ma andropauzę jak nic. Gdyby ruszył jakimś pionkiem, to by od razu mógł mnie zaatakować albo zabrać mi jakiegoś o tutaj z tych pionków, bym nie zablokował. Gościu ewidentnie ma jakiś problem z mózgiem i nie wie co robić. No dobra, chłop ewidentnie był słabszy ode mnie, oddał mi zwycięstwo i to na dzisiaj tyle. Wychodzimy z szachów. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i pozdrawiam wszystkich moich ulubionych widzów. Trzymajcie się ciepło, cześć!